Witajcie na kanale Czarny Sporta. W dzisiejszym odcinku już wszystko jasne, doniesienia transferowe, nowa tabela ligowa w PG Ekstralidze oraz dawka newsów z różowego świata. Ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My lecimy z serią Speedway News. Od przyszłego roku w PG Ekstralidze będzie obowiązywała nowa tabela. Już w pierwszym biegu spotkają się zawodnicy z numerem 1 i 3 oraz 9 i 11. Nowa tabela ma na celu zwiększyć rolę zawodników, a zmniejszyć indywidualność. Czy jednak wprowadzenie nowego systemu biegowego jest rozsądne? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Od przyszłego sezonu na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich będą numerowane siedzenia. Jeden kibic może zamówić maksymalnie 10 karnetów. A teraz dawka transferów. Greg Hancock, Wacław Milik, Andrzej Lebiediew, Robert Lambert, Troy Bachelor, Kacper Woryna i Sergiej Logaczew w Rowie Rybnik. Jason Doyle we Włókniarzu Częstochowa. Ryan Douglas, Petr Chlupac, Adrian Miedziński oraz bracia Holderowie oficjalnie zostają w Apatorze Toruń. Marcel Kaiser, Robert Miśkowiak, Nich Morris, Lars Skupień oraz Zbigniew Suchecki w PS Rzecie Poznań. Taiwo Finden zostaje w Wrocławiu, a do tego klubu przechodzi Daniel Biuli. Jonas Jeppesen, Patryk Dudek, Jan Kwech czy Michael Jemsen-Jensen dalej będą się ścigać w barwach Alubazu. Tak samo zresztą jak Jakub Osyczka, Mateusz Tonder czy Damian Pawliczak. Do tego w składzie zostaje jedyna kobieta, Wiktoria Garbowska. W GKM-ie zostają Krzysztof Buczkowski i Przemysław Pawlicki. Szostak, Grzelak, Masters i Cyfer będą się ścigać w barwach Ostrowi. Tak samo jak juniorzy Jakub Krawczyk i Jakub Poczta. Oskar Polis, Tyro Arnio, Artur Czaja i Bjarne Pedersen będą się ścigać w barwach Kolejarza Opole. Nick Agertoft oraz Timo Lachti w Starcie Gniezno. Patryk Zieliński, Patryk Rolnicki oraz Edward Mazur w Rzeszowskim Towarzystwie Żużlowym. Kowalski, Świdnicki, Lindgren oraz Madsen zostają w Częstochowie na rok następny. W barwach Unitarnu w przyszłym roku ma wystartować były junior Włókniarza Częstochowa, Michał Gruchalski. Do tego na ekranie wyświetla Wam się cały skład drużyny MSC Wolfe Wittstock. Niemiecka drużyna, która w przyszłym roku będzie startowała w drugiej lidze żużlowej. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej newsów i być na bieżąco, to śledźcie mojego Instagrama, Fani Czarnego Sportu. Tam nie przegapicie żadnego newsu oraz nowej informacji. A co można jeszcze na dziś powiedzieć? Adam Skurdyski oficjalnie przeszedł do Orła Łódź na zaplecze sztabu szkoleniowego. A co do Orła Łódź? Witold Skrzydlewski, który schodzi z posady prezesa Orła Łódź, zapowiedział, że będzie domagał się odszkodowania od Tobiasza Musielaka, który jeszcze przed otwarciem okienka negocjował i podobno podpisał kontrakt do Apatora Toruń. Pan Witold Skrzydlewski chciał jeszcze negocjować z Gregiem Hancockiem, jednak ściągnięcie tego zawodnika do Łodzi się nie udało. Mówi się, że celem Lokomotywu Daugavpils był Timo Lachti. Natomiast Falubazu Zielona Góra, a właściwie Piotra Żyto, Maksym Drabik. A skoro jesteśmy przy temacie Piotra Żyto, to teraz opowiem Wam, dlaczego prawdopodobnie nie jest już trenerem w Rowie Rybnik. Prezes Mrozek nie chciał z nim przedłużyć kontraktu, gdy zobaczył jego listę życzeń na rok następny. Byli na niej Zmarzlik, Kołodziej, Dudek, Smektała oraz Sajfudinow. To było coś nierealnego. Mało brakowało, a zapomniałbym o Rune Holcie, który przechodzi do Włókniarza Częstochowa, oraz o Dawidzie Lampardzie, który podpisał podobno kontrakt warszawski. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie ten kanał. Na razie, cześć!